Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 53 odcinku z Brawl Stars nagram dla was, jak poprawnie grać z Ademiarzem, tym razem 8-bitowcem. I pokażę wam, jak to się robi. Muhammad. Niestety teraz nie mogę grać z tobą, Muhammad, bo nagrywam. Ale zanim to jeszcze pozdrowię wszystkich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Minisum Golden, bo ja pozdrawiam Nike, pozdrawiam Kandixa, pozdrawiam Kamina Rada, pozdrawiam Mafiego Wickiego Gamera, pozdrawiam Patryka Bączokiewicza, pozdrawiam Gosię, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Luwę Tukonzisumana na kółkach, pozdrawiam Hejka Dobelada, pozdrawiam Krystiana Bodzionego, pozdrawiam Krystiana Chęcznika, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Ołówkowice, pozdrawiam Remę Pana Tadeusza i pozdrawiam Kinara i Kacieję i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie. I pozdrawiam Muhammeda i pozdrawiam Kinara Panku i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę wam, jakie zadanie dzisiaj będę dla was wykonywał, jakie misje. Zademę, łowcy, knockout i starcie w trybie duo. Najpierw weźmy to i zobaczycie, że zademę radę, ale on jest mega powolny, ten 8-bitowiec, ale za to dobrze strzela. No, ciężko jest wygrać. Kutu. Ale no, ona pokonała. Pokonałem Enter Rimo, ale niestety przegraliśmy. No, 3 zabójstwa miałem. Ale to za mało, żeby wygrać. Teraz lecimy do knockoutu. Jeszcze mam trochę tych chromatycznych kredytów, do których muszę odblokować jakiś tam dodatkowych Zademiarzy, żeby potem nimi grać i tak dalej. Na przykład Hooka i Kitty muszę odblokować. Tego tutaj Zademiarza, Kitty. No, powinienem wygrać, ale zobaczymy. 8-bitowiec tak słabo gra, ale idealnie strzela. Super, przegrywam. Mogłem wybrać na niego, to by było inaczej. Albo bije. Mówiłem. Słabo mi się gra 8-bitowcem, dlatego muszę wybierać te innych Zademiarzy. Może Spike'a tak się wydobędzę. Tutaj nawet jednego nie obiję. Widzicie? I znowu mnie ta sama pokonała, Amber. Niestety. Na następny odcinek może wezmę sobie Spike'a, bo Spike jest lepszy niż 8-bitowiec. Tym tutaj mi się gra bardzo słabo.
Bardzo słabo. Może któryś z tych pokonam, ale wątpię. Może stać w miejscu i pokonywać wszystkich. Super. Tu też mamy zamiar przegrać. Przynajmniej jeden. Koniec. Niestety 3-0 przegrywamy. Tutaj, jak mówię, nie będzie żadnej wygranej. Jeszcze... Tutaj se zagrałem. Starcie w trybie duo. No może tutaj wygrałem, ale wątpię. Przecież przeciwnicy tak nas bombią. O, tych to prędzej pokonam. No to tu prędzej będzie 3-1. Dobrze, jest spoko, jest luzik. Jest dobrze. Dobrze, 8-bitowiec. Chociaż jedna wygrana. Dziękuję wam za ten jakże przyfajny odcinek i pozdrawiam wszystkich moich widzów. I zostawcie mi łapkę w górę. A jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami. Na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka. Pa, pa. Żegnam się z wami tym oto nowym ulepszonym zadymiarzem. To tyle. Pa, pa.